Ciudad Juárez, leżące w stanie Chihuahua nad rzeką Rio Grande na granicy Meksyku ze Stanami Zjednoczonymi, to jedno z najniebezpieczniejszych miast na świecie. Tym miastem, liczącym ponad 1 300 000 mieszkańców, od lat wstrząsają wojny karteli narkotykowych. Jego losy były inspiracją dla wielu filmów dokumentalnych czy fabularnych, a motywy znane tu na co dzień przewijały się w serialach i książkach reporterskich. Miasto to skrywa jeszcze jedną mroczną tajemnicę. Dochodzi tu do zjawiska zwanego po hiszpańsku feminicidio, czyli kobietobójstwo. Od 1993 roku w Ciudad Juárez zaczęły masowo znikać młode kobiety. Po jakimś czasie ciała niektórych z nich odnajdywano na pustyni. Do lutego 2005 oficjalne statystyki mówiły o 370 ofiarach, ale aktywistki walczące z tym zjawiskiem wskazują, że dane te mogą być nawet 10-krotnie zaniżone. O sprawie co jakiś czas mówi się na całym świecie, a władze miasta są krytykowane za bezczynność w kwestii zadbania o bezpieczeństwo mieszkanek oraz brak wyraźnych działań mających na celu postawienie winnych przed sądem. Wiele spraw pozostaje nierozwiązanych, a skazani często do końca zapierają się, że są niewinni. Członkowie rodzin porwanych i zamordowanych kobiet uważają, że ich córki czy dziewczyny są porywane przez kartele narkotykowe, zmuszane do prostytucji i mordowane. Wiele osób uważa też, że lokalne władze kryją przestępców. Alison Maloney w artykule magazynu The Sun z września 2017 opisała przypadek Pearly Reyes, rozklejającej w centrum miasta plakaty z wizerunkiem swojej zaginionej córki Jocelyn. Kobieta tak opisuje okoliczności porwania dziewczyny. Moja córka zmierzała do centrum miasta, ale po tym jak opuściła dom, już nigdy nie otrzymałam od niej żadnego znaku. Opowiada też, że na pierwszy rzut oka może wydawać się, że miasto jest dosyć dobrze strzeżone, gdyż widać tam patrole policji, ale to tylko pozory. Jedna z aktywistek walcząca o sprawiedliwość wie już, jaki los spotkał jej córkę, Lupitę. Zaginęła w 2009, a jej ciało odnaleziono 3 lata później na pustyni. Podczas śledztwa wyszło na jaw, że młoda kobieta większość tego czasu spędziła przetrzymywana w hotelu Club Verde w samym centrum Ciudad Juárez. Susana Perez Montes stwierdziła, wiele osób wiedziało o tym, nawet ludzie, z którymi się znałam, pokazywali na to miejsce i mówili, ona tu była lub też tu była. Widzieliśmy ją w nocy. Ludzie ci mówili, że dziewczyny nie wyglądały dobrze, wydawały się naćpane, a mężczyźni je wykorzystywali. Perez Montes po tym, jak dowiedziała się o tym wszystkim, zaalarmowała policję, jednak interwencja nie przyniosła skutku. Dziennikarka Alison Maloney przytacza zatrważające słowa kobiety. Przyjechałam tu z policją, żeby szukać mojej córki, ale oni tylko zapytali recepcjonistkę. Widziałaś ją? Recepcjonistka nawet nie spojrzała na zdjęcie, po prostu powiedziała, że nic nie wie. Jak opisuje dalej sprawę Maloney, w 2015 odkryto za miastem 21 zakopanych ciał. Za zabójstwo 11 kobiet, w tym poszukiwanej Lupity, skazano 5 mężczyzn. Należeli oni do ulicznego gangu Aztecas, ale Aztecas to tylko wykonawcy, najniższy stopień w hierarchii przestępczej. Wykonują oni zlecenia dla potężnego kartelu narkotykowego La Linea, który liczy sobie setki członków. Po tym jak skazano 5 mężczyzn, rodziny ofiar dążyły do postawienia zarzutów dowódcom gangu i skorumpowanym władzom. Jak widać, to tylko niewielki ułamek sprawiedliwości. Wiele setek spraw po dziś dzień nie jest wyjaśnionych. Norma Laguna, której córka padła ofiarą skazanych, powiedziała: zaangażowanych w to jest wielu ludzi. Mają oni wpływy i pieniądze, by zamknąć władzom usta na wiele lat. Feminicidio to specyficzne zjawisko dotykające konkretnej grupy kobiet. Obrażenia wielu z ofiar według stanu Chihuahua, 76, wskazywały na seryjnego zabójcę. Kobiety miały związane ręce, obcięte dłonie czy części ciała. Wiele z nich padło też ofiarami gwałtu. Ich głowy były roztrzaskane lub przejechane samochodem. Także dobór ofiar układa się w pewien wzór. Są to młode dziewczyny, które przyjechały do Ciudad Juárez do pracy. Są szczupłe, mają brązowe oczy i włosy. Większość z nich pracowała w tak zwanych maquiladoras, fabrykach pojawiających się w Meksyku w latach 90., wytwarzających towary na amerykański rynek. Prace w maquiladoras są słabo opłacane. Kobiety znikały w drodze do nich lub w samych fabrykach. Według wielu badaczy zjawiska przemoc podsyca też tradycyjne postrzeganie ról kobiety i mężczyzn w Meksyku, tak zwana koncepcja machismo i marianismo. Machismo odnosi się do męskiej siły i agresji, a marianismo to kobiece posłuszeństwo. Według tych wzorców kobiety nie powinny pracować poza domem, tylko wypełniać obowiązki gospodyni. Być może młode pracujące dziewczyny wymykające się tym koncepcjom stanowią zagrożenie dla dominacji karteli, stąd też brutalna kara.
Nie jest tak, że wyroki w sprawie feminicides nie zapadają w ogóle. W październiku zeszłego roku meksykańska prokuratura wygrała sprawę morderstwa 11 kobiet. Prawnicy oskarżali Pedra Payana Glorię o porywanie kobiet, zmuszanie ich do prostytucji i morderstw. Wyrok opiewał na 430 lat za kratami. Inny proces, o którym w styczniu tego roku napisał portal ABC News, pełen był kontrowersji. W listopadzie 2017 policja odnalazła 8 ciał w pobliżu autobusowego skrzyżowania 3 km za miastem. Połowa zwłok leżała w przydrożnym rowie, a 4 porozrzucane były na polu bawełny. W kilka dni po odnalezieniu ciał służby aresztowały 2 kierowców autobusów, którzy według policji przyznali się do zgwałcenia i zabicia kobiet. Jak pisze portal ABC News, Arturo González Rascón, prokurator generalny Chihuahua, z triumfem oświadczył prasie: nasze dochodzenie zamknęło ten smutny epizod. Aktywiści walczący o bezpieczniejsze miasto sceptycznie odnosili się do tych ustaleń. Ich zdaniem na przestrzeni lat zaaresztowano już wielu podejrzanych, a morderstwa nie ustawały. Jeszcze większe kontrowersje wzbudziły późniejsze oświadczenia 2 kierowców, którzy twierdzili, że przyznanie się do winy wymuszono na nich torturami. Lokalna gazeta El Diario opublikowała zdjęcia poparzeń i ran na nogach i brzuchach mężczyzn. Jeden z nich oświadczył, że poparzono mu również genitalia i grożono jego rodzinie. To, że do śledztwa należałoby podchodzić z dużą dozą nieufności, mogą potwierdzić też słowa szefa antropologów sądowych północnej części stanu Chihuahua, Oscara Maineza. Nie istnieje odrobina dowodów łączących kierowców autobusów ze zbrodniami, o które ich się oskarża. Patrząc na bezradność lub celowe mataczenie policji, mieszkańcy Ciudad Juárez starają się radzić sobie z przestępczością nietypowymi metodami. Miasto w lipcu 2017 udostępniło aplikację na smartfony o nazwie No Estoy Sola, co oznacza nie jestem sama, która pozwala powiadomić najbliższych o sytuacji zagrożenia potrząśnięciem telefonu. Wówczas to bliscy mogą zawiadomić policję. Jak powiedziała Weronika Corchado, szefowa Miejskiego Instytutu dla Kobiet, powiadomienia nie idą wprost do służb, ponieważ wielu mieszkańców im nie ufa. Warto też wspomnieć, że szczytowa liczba zaginięć przypadła na lata 2008-2011. Obecnie Ciudad Juárez jest znacznie bezpieczniejszym miastem w stosunku do tego, co było kilka lat temu. Potwierdzeniem tej tezy może być udana wizyta papieża Franciszka w 2016. Aby mogła mieć miejsce, lokalne władze musiały znacząco poprawić poziom bezpieczeństwa w mieście. Jednakże wiele spraw z przeszłości wciąż pozostaje niewyjaśnionych, a rodziny zaginionych kobiet nie ustają w dążeniu do odkrycia prawdy. A jakie są Wasze teorie na temat zaginionych kobiet? Napiszcie koniecznie w komentarzach na dole. Poza tym, jeśli interesują Was tematy mafii, policji i Ameryki Północnej, sprawdźcie koniecznie filmy na zaprzyjaźnionym kanale Versus, na przykład któryś z tych widocznych właśnie na ekranie. Ja się z Wami żegnam, a my już wkrótce poznamy więcej niewygodnej prawdy. Czołem!